Cześć, dzień dobry. Dziś podcast bardzo poważny, bo o bardzo poważnych tematach. Marketing marketingiem, sprzedaż sprzedażą, ale o co chodzi w PR-ze? Czy każda firma potrzebuje zatrudnić PR-owca? Czy każda firma potrzebuje dbać o swój PR? Właściwie czym ten PR jest i czym on nie jest? O tym porozmawiam z moją gościnią, Martą Tomaszewską. Cześć, witam Cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i dzisiaj będziemy rozmawiać o naprawdę ważnych rzeczach. Ojej, to ma być bardzo poważny podcast. Okej, w takim razie cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu. I cóż, stawiam się w ogniu pytań. Zacznijmy może od komunikacji marki, firmy z całym zewnętrznym światem. W XXI wieku chyba już raczej nie wystarczy tylko wizytówka z numerem telefonu, bo jak już komunikować się z klientami, to na całego. Więc dlaczego nie tylko social media, ale i strona internetowa? I na odwrót, dlaczego nie sama strona internetowa, ale też social media będą nam potrzebne? Faktycznie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz komuś dałam albo dostałam wizytówkę. I tak, na pewno warto poświęcić uwagę różnym kanałom w social media, no ale też nie odpuszczać tego tematu strony internetowej, bo zarówno fanpage w social media, jak i strona internetowa mogą wiele wnieść w budowanie relacji i komunikację z klientami. Myślę, że każdy z nas może z takiego codziennego użytkowania telefonu potwierdzić, że w social media mamy mnóstwo informacji i non-stop scrollujemy w poszukiwaniu czegoś interesującego, czegoś, co przykuje naszą uwagę. No i załóżmy, że znaleźliśmy post o produkcie, który nas zainteresował. Dobrze, żebyśmy w tym momencie mogli przekierować naszego odbiorcę w jakieś takie spokojniejsze, powiedzmy, miejsce, gdzie jego uwaga już nie będzie tak rozproszona. Czyli krótko mówiąc, warto zaprezentować się wtedy dokładniej na stronie internetowej. Możemy więc powiedzieć, że social media wykorzystujemy do tego, żeby złapać uwagę użytkownika, natomiast bardzo trudno tę uwagę tam utrzymać. Dlatego stwórzmy stronę internetową, skierujmy tam naszego odbiorcę i właśnie tam dajmy się poznać, opiszmy nasz zespół, wizję naszej firmy, wartości, którymi się kierujemy i pokażmy szczegółowe cechy naszych produktów. Wtedy jest duża szansa, że tę uwagę klienta, którą złapaliśmy w social media, utrzymamy. Oczywiście pod warunkiem, że strona będzie przejrzysta i przyjazna w odbiorze. W social media też na pewno łatwiej jest wejść w interakcję z naszymi klientami. Nasi odbiorcy mogą komentować posty, mogą zostawiać reakcje, mogą też oznaczać nasz profil, wywołując nas trochę do tablicy. I tutaj ten kontakt jest zdecydowanie bardziej dynamiczny, bo na stronie internetowej to my głównie nadajemy do odbiorcy. Na pewno warto zwrócić też uwagę na to, żeby ten ruch między naszą stroną internetową a profilem w social media czy fanpage'em był płynny. To znaczy, żeby użytkownik mógł łatwo przełączyć się na przykład z fanpage'a na stronę internetową i odwrotnie, żeby to było przyjazne i czytelne. Kolejnym argumentem na to, żeby założyć sobie stronę internetową, prowadząc firmę, są też na pewno ostatnie wydarzenia związane z poważną awarią Facebooka. Te wydarzenia pokazują, że na pewno warto mieć backup. Strona internetowa może być taką naszą bezpieczną przystanią, którą możemy wykorzystać, kiedy już dojdzie do jakiejś awarii w social media. Oczywiście takiej awarii nie możemy przewidzieć i nie mamy zupełnie żadnego wpływu na to, jak długo taka awaria będzie trwała. Także podsumowując, na pewno warto prowadzić stronę internetową i warto prowadzić profile w social media. Social media pozwalają nam przykuć uwagę odbiorcy, zdobyć tę uwagę, wejść z klientem lub potencjalnym klientem w interakcję. Z kolei na stronie mamy możliwość zatrzymać naszego klienta na dłużej i to jest miejsce na opowiedzenie całej historii naszej firmy, na szerszy opis produktów, które oferujemy i przedstawienie klientowi całej naszej oferty. Dlatego zdecydowanie warto poświęcić uwagę zarówno stronie internetowej, jak i social mediom.
się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że też sporo osób zaczyna poszukiwania produktów, ofert, usług w Google po prostu. Tak. Mój tata na przykład nie ma Facebooka ani social media i zaczyna poszukiwanie od strony Google'a. Tak, dokładnie. Na pewno to jest bardzo przydatne dla osób, które wyszukują jakiegoś konkretnego produktu i chcą się więcej o nim dowiedzieć, czyli chcą sobie sprawdzić specyfikację, opis, chcą też porównać na przykład ceny. Wtedy strona internetowa jest świetnym miejscem, żeby taki szczegółowy opis dla osoby, która chce sprawdzić jakąś charakterystykę produktu, umieścić, żeby ta informacja była rzetelna i skłoniła klienta do tego, żeby kupił ten produkt. W formie ciekawostki powiem, że moja babcia na przykład ogarnia Facebooka i YouTube'a, a nie ogarnie Google'a. Aha, okej. To bym powiedziała, że w drugą stronę jest łatwiej. No to dość tej prywaty. Mam do Ciebie kolejne pytanie. Jeśli jakaś firma już decyduje się na komunikację zewnętrzną, czyli pisanie do ludzi i z ludźmi, którzy mogą być potencjalnie klientami albo właśnie nimi są, to jak to robić? Na zasadzie dzień dobry, a może cześć, a może w ogóle elo mordeczki. Na szybko odpowiedziałabym, że możemy pisać i dzień dobry, i cześć, i nawet elo mordeczki, bo wszystko zależy od tego, do kogo piszemy. Właśnie dlatego, zanim zaczniemy pisać do naszych klientów albo do potencjalnych klientów, musimy ich trochę poznać. Czyli przede wszystkim musimy wiedzieć, jaka jest nasza grupa docelowa. Wtedy możemy dopasować się do niej językowo i dzięki temu będziemy brzmieć po prostu autentycznie. Będziemy też wiedzieli, jaki wybrać kanał komunikacji. Także cofając się jeszcze o jeden krok, musimy świetnie znać nasz produkt, żeby wiedzieć, kim jest osoba, która może ten produkt kupić albo chcieć go kupić. Dlatego zdecydowanie warto zastanowić się i przeanalizować, do kogo ma trafić nasz produkt, i kto sobie może na niego na przykład pozwolić. Na pewno musimy wziąć pod uwagę wiek naszego docelowego klienta, bo inaczej będziemy się zwracać do nastolatków. Tutaj możemy sobie pozwolić na bardzo bezpośrednią komunikację z wieloma zapożyczeniami, z językiem slangowym, z takim językiem, który jest teraz na czasie. Natomiast z drugiej strony zastosujemy zupełnie inne słownictwo, zupełnie inne zwroty, kiedy naszym klientem docelowym będą na przykład seniorzy. Kolejnym takim podstawowym kryterium jest płeć. Chociażby z tego względu, że musimy wiedzieć, jak zwracać się do naszych klientów, kiedy zwracamy się do nich bezpośrednio. I chociaż to jest akurat dosyć stereotypowe, określając płeć, możemy mniej więcej i na dużym poziomie ogólności określić zainteresowania klientów. Mam na myśli to, że na przykład profile z branży kosmetycznej czy modowej będą bardziej popularne wśród kobiet, a te dotyczące elektroniki czy motoryzacji wśród mężczyzn. Oczywiście są też kategorie zupełnie neutralne płciowo, jak na przykład podróże, natomiast na pewno warto mieć te kwestie na uwadze. Poza tym według takiego raportu kobiety w social media, który ostatnio przeglądałam, okazuje się, że na przykład kobiety dużo chętniej angażują się w dialog z markami na Facebooku. I warto to wiedzieć, jeśli chcemy na przykład wchodzić w częste interakcje z naszymi odbiorcami i zaplanować sobie jakoś tę komunikację. Tak samo znaczenie będą miały wykształcenie, zawód, osiągane dochody, styl życia, ponieważ to wszystko kształtuje nas jako konsumentów i nasze preferencje, jeżeli chodzi o komunikację. No i teraz pojawia się pytanie, jak to wszystko ogarnąć? Na pewno warto zwizualizować sobie te wszystkie czynniki, tworząc tak zwaną personę. Persona to jest taki nasz modelowy klient. I warto stworzyć sobie takiego modelowego klienta i jego charakterystykę. Opiszmy sobie dokładnie tego klienta, a na pewno unikniemy wielu potknięć w komunikacji i będziemy brzmieli naprawdę autentycznie, bo będziemy wiedzieli, do kogo mówimy. Czyli jeśli na przykład prowadzimy, nie wiem, sklep z deskorolkami, naszym modelowym klientem będzie pewnie 15-letni Janek, który chodzi do 5. czy 6. klasy i po szkole biegnie do skateparku. Słucha zapewne hip-hopu, chociaż może się mylę, nie wiem. Pewnie słucha maty. No właśnie, dokładnie. I na pewno komunikuje się slangiem. Warto w komunikacji się do tego wszystkiego odnosić.
Warto też zaprosić do współpracy influencerów, których osoby z tej demografii i kręgu zainteresowań obserwują. Wtedy ten nasz Janek będzie wiedział, że mówimy do niego i że jesteśmy z jego świata. I tutaj warto też wspomnieć o kanałach social media, których używamy. Wśród młodych użytkowników bardzo popularny robi się na przykład TikTok czy Snapchat. Tutaj będziemy mieli na pewno większą szansę spotkać naszego nastolatka ze skateparku. Natomiast jeżeli na przykład prowadzimy butik z eleganckimi i drogimi garniturami albo garsonkami, poszukamy raczej naszych klientów wśród kadry menedżerskiej, na przykład na LinkedInie. Myślę, że musimy też się zastanowić, jak bardzo branżowego języka możemy używać. Czyli jeżeli prowadzimy bardzo specjalistyczny sklep i naszymi odbiorcami są prawdopodobnie osoby, do których możemy mówić w specjalnym żargonie, to okej. Oczywiście nie przesadzajmy, ale jeśli jestem na przykład właścicielką sklepu dla biegaczy, mogę śmiało powiedzieć o stopie pronującej czy supinującej, bo biegacze będą w większości wiedzieli, o co chodzi. No bo zwykle z tymi terminami zapoznajemy się przy zakupie pierwszych butów biegowych w sklepie dla biegaczy. Natomiast jeżeli prowadzimy jakąś mniej specjalistyczną działalność, to uważajmy na takie bardzo branżowe wyrażenia, żeby nie zrazić naszych potencjalnych odbiorców. Kończąc już ten temat, na pewno warto pisać prosto i na pewno warto pisać zrozumiale, i to niezależnie od grupy, do której piszemy, czy do której mówimy. Na szczęście coraz więcej firm zwraca uwagę, żeby pisać prostym językiem i moim zdaniem to jest zdecydowanie trend, którego warto się trzymać. Warto też zwracać uwagę, żeby nasz język był inkluzywny i nikogo nie wykluczał. No i trzeba też pamiętać, że przyjmujemy tutaj jakieś bardzo ogólne założenia, a każdy ma swoje własne preferencje. Ja ostatnio na przykład robiłam ankietę na LinkedInie, jak najlepiej zwracać się do drugiej osoby w komunikacji mailowej. Chodziło mi o to, czy zwracać się w wołaczu, czy w mianowniku. Obydwie formy są poprawne w takiej komunikacji mailowej. Czyli czy wolałabyś na przykład, żebym napisała do Ciebie cześć Ania, czy możemy się spotkać, czy cześć Aniu, czy możemy się spotkać. No i wyniki, jak zwykle, są bardzo mocno zróżnicowane, więc w takim idealnym świecie powinniśmy zapytać na wstępie klienta, jak się do niego zwracać, bo jedni lubią zdrobnienia, inni ich nie lubią. Jedni są zawołaczem, a inni zamianownikiem, dlatego podsumowując tą dość długą wypowiedź, no nie mamy lekko. A jak to jest z kreatywnością pisania? Mam przed sobą fragment ogłoszenia na Allegro. Możliwe, że je znasz, ale pozwól, że przeczytam. Błagam, kupcie ode mnie te pieprzone buty. Kupiłam je na specjalną okazję, na jak mniemałam cudowną zaręczynową kolację. Pierwszy raz od wielu lat założyłam szpilki. Nie mogę tego robić ze względu na problemy z kręgosłupem. I to takie! Chciałam się poczuć seksownie, pięknie, kobieco, wyjątkowo, specjalnie dla mojego ukochanego. Kolacja jednak okazała się pożegnalną, bo ten ciulas spotkał przez przypadek swoją byłą i od kilku miesięcy się od czasu do czasu spotykają. W związku z czym ma mętlik w głowie. On ma mętlik w głowie. Nie wie, co robić i którą wybrać. Patrzcie Państwo, cóż za łogier. Cóż, szpilki jak szpilki poszły za 5800. Dlaczego lepiej jest napisać kreatywne ogłoszenie niż sprzedam własnoręcznie wykonany rower? No więc to, co napisałaś, to jest super przykład tego, że nie kupujemy samego produktu, tylko właśnie też tę historię, która jest wokół niego zbudowana. Po pierwsze, ta kobieta kupiła szpilki, żeby się poczuć kobieco i atrakcyjnie. Czyli kupiła coś znacznie więcej niż po prostu buty. Po drugie, widać już, że ta reakcja na ogłoszenie pokazuje, że bardzo ważne jest to, żeby nasza grupa docelowa utożsamiała się z nami i czuła, że ma z nami jakąś relację. Te buty osiągnęły zawrotną cenę, bo zadziałała kobieca solidarność. I pewnie było sporo licytujących, które no może aż takich przygód nie miało, ale przeżyło podobny zawód i w ten sposób prawdopodobnie okazywały swoje wsparcie. Coś pewnie na zasadzie, nie jesteś moją siostrą.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I ja na to pytanie też chcę odpowiedzieć przykładem z serialu, który zaczęłam oglądać 2 dni temu na Netflixie, czyli Własnymi rękoma, który opowiada prawdziwą historię Madame Walker. To była pierwsza Afroamerykanka, która została milionerką i potentatką rynku kosmetycznego. W pierwszym odcinku, bo na razie obejrzałam tylko jeden, także żadnych spoilerów tutaj nie będzie, ze spokojem, jest taka scena, gdzie Madame Walker próbuje sprzedać odżywkę na porost włosów, którą sama wyprodukowała. I gdy stojąc na targu z kilkoma puszkami tego produktu, zaczyna opowiadać historię, czyli historię kobiety, która doświadczyła ogromnych trudności życiowych, a po zastosowaniu specjalnego specyfiku stała się pewną siebie przedsiębiorczynią z burzą loków, zgromadziła wokół siebie bardzo pokaźne audytorium kobiet, które tak jak ona kiedyś zakrywały swoje włosy chustkami na głowach. I Walker przekonywała kobiety, że jeżeli ona mogła dokonać takiej przemiany, to te kobiety też mogą zmienić swoje życie. Powiedziała: "Wonderful hair leads to wonderful opportunities". Piękne włosy dają wielkie możliwości. No i sprzedała oczywiście wszystkie puszki z produktem tego dnia, ale jej klientki nie kupowały tylko specyfiku do włosów i myślę, że wszyscy o tym wiemy, bo kupowały też nadzieję na lepsze jutro, motywację do zmian i motywację do działania. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby nasi klienci utożsamiali się z naszymi produktami, żeby czuli, że te produkty są stworzone właśnie dla nich. No i żeby tak było, nasz produkt musi być obudowany, opakowany jakąś historią, jakimś kontekstem, do którego właśnie może odwołać się nasz odbiorca. I twój przykład ze szpilkami i mój przykład z odżywką do włosów idealnie to pokazują. Przejdźmy teraz do najtrudniejszego. Dlaczego firmy potrzebują PR-u? Wiesz, to czasami mamy taką pewnie percepcję, że PR to jest propaganda i malowanie trawy na zielono. Według mnie broni się tylko i wyłącznie PR taki autentyczny, wręcz edukacyjny, bo jeżeli jest jakiś rozjazd między produktem a tym, co mówimy o nim na rynku, to na dłuższą metę to się po prostu nie sprawdzi i nie obroni. Dlaczego firmy potrzebują PR-u? Krótka odpowiedź jest taka, że PR pozwala wyjść firmie z takiego cienia anonimowości albo z gąszczu innych firm. Dzięki PR-owi firma kojarzy coraz większe grono osób i budujemy naszą markę i rozpoznawalność. A kiedy jesteśmy już kojarzeni i rozpoznawalni, zyskujemy na pewno większe zaufanie naszych klientów, a to z kolei przekłada się na wyniki. Specjaliści od PR-u dbają też o to, żeby wokół naszego produktu czy naszej firmy budowała się i rozrastała taka siatka klientów, ambasadorów, fanów, obserwatorów, również influencerów. I ważne jest to, żeby w tej społeczności cały czas dochodziło do interakcji z naszą firmą, czyli żeby ta społeczność była naprawdę zaangażowana w działania naszej firmy. Wtedy jest duża szansa, że o naszym produkcie dowie się dużo więcej osób, bo osoby z naszej społeczności po prostu będą nas promowały, mówiły o nas. Poza tym wszyscy wiemy, że na sukces firmy pracuje się latami, a wystarczy dosłownie moment, żeby stracić tę dobrą reputację. Jeden nieuważny krok, który trafi na podatny grunt, właśnie na przykład social media, i jesteśmy po prostu ugotowani. Także specjaliści od PR-u również pomogą nam uniknąć takich wpadek, albo jeżeli już do nich dojdzie, to przynajmniej zminimalizują straty. To szczególnie ważne moim zdaniem teraz, kiedy w social media skala dezinformacji i fake newsów jest naprawdę spora. I bardzo łatwo po prostu trafić na taki podatny grunt, który grozi naszej reputacji. No świetnie, a w takim razie czym PR nie jest? Tak jak wspomniałam, PR na pewno nie jest propagandą, nie jest zamiataniem pod dywan czy zakłamywaniem rzeczywistości, nie jest malowaniem trawy na zielono. To też nie jest stricte marketing ani reklama. Czasem wydaje mi się, że PR ze sprzedażą i z marketingiem ma coś wspólnego, ale to tylko tak mi się wydaje. Ty jesteś specjalistką, to może powiedz.
Powiedziałabym, że te dwie dziedziny wzajemnie się uzupełniają i napędzają. Czyli działania marketingowe są nakierowane stricte na sprzedaż danego produktu. To znaczy, na przykład, celem kampanii marketingowej dla nowego modelu telefonu jest sprzedaż liczby egzemplarzy, zdobycie jakiegoś określonego udziału w rynku. I to są te słynne targety, tak? Tutaj celem są efekty sprzedażowe. Natomiast celem PR-u jest dobra reputacja, rozpoznawalność firmy, dobre relacje z osobami, które z tą firmą są w jakiś sposób związane. PR to też jest źródło informacji o firmie, o tym, co się w niej dzieje, jakie są podejmowane inicjatywy. I to nie tylko te biznesowe, ale też na przykład CSR-owe, employer brandingowe czy edukacyjne. I oczywiście dobra reputacja i rozpoznawalność mają pozytywny wpływ na sprzedaż, bo mamy lojalnych klientów, którzy nam ufają. Natomiast sprzedaż nie jest celem samym w sobie PR-u. Właśnie dlatego te działania marketingowe nakierowane na sprzedaż i PR-owe, które określiłabym bardziej jako edukacyjne, świetnie ze sobą współgrają i powinny iść zawsze ze sobą w parze. Na koniec mam jeszcze takie pytanie. Wielu osobom może się wydawać, że PR-owiec sporo pisze. Jeżeli jestem copywriterem, to czy mam szansę być PR-owcem? I na odwrót, czy każdy PR-owiec jest copywriterem? Na pewno PR-owiec dużo pisze, bo to są i informacje prasowe, materiały PR-u wewnętrznego i zewnętrznego. I powiedziałabym tak, na pewno każdy PR-owiec i copywriter muszą mieć wspólny mianownik, czyli tak zwane lekkie pióro. Muszą po prostu bardzo sprawnie posługiwać się słowem. Natomiast, tak jak w przypadku poprzedniego pytania, gdybym miała rozróżnić PR-owca i copywritera, to znów powiedziałabym, że PR-owiec w swoich materiałach informuje i edukuje o działaniach firmy, natomiast copywriter reklamuje, czy idąc o krok dalej, sprzedaje produkty, tworząc chwytliwe slogany czy hasła reklamowe. Dlatego odpowiadając na pierwszą część pytania, nie każdy PR-owiec musi być copywriterem i nie każdy copywriter musi być PR-owcem. Natomiast na pewno to zacięcie do pisania muszą obydwie te osoby mieć. Natomiast PR-owiec bardziej edukuje o działaniach firmy, opowiada o wizji, o misji firmy, o tym, co się dzieje, jakie produkty są na przykład wypuszczane na rynek. Natomiast to są materiały informacyjne, które mają budować świadomość marki wśród konsumentów. Natomiast copywriter stworzy chwytliwy slogan reklamowy albo chwytliwe copy, które przełoży się na to, że klient na przykład kliknie kup teraz albo sprawdź i zostanie przeniesiony na stronę, na której może kupić dany produkt. Marta, no to chyba mamy to. Fakty i mity PR-u w pigułce. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dużo się dowiedziałam. Jesteś niesamowitą wymiataczką. Tyle wiedzy, świetne przykłady. Myślę, że wszystko sobie poukładaliśmy w głowie, o co w tym PR-ze chodzi, czym on jest, a czym nie jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to podsumowanie. Bardzo mi było miło z Tobą porozmawiać. I jeszcze raz gratuluję Ci świetnego podcastu, którego jestem wielką fanką. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. A jeśli Tobie podobał się ten odcinek, to koniecznie daj suba, lajka, serduszko, czy co tam się daje. My słyszymy się za 2 tygodnie w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.